Robert Janowski i jego żona przez kilkanaście lat żyli na tykającej bombie. Dziennikarz właśnie pochwalił się, że uzyskał prawomocny wyrok w sprawie stokerki, która go dręczyła. Co ustalił sąd? Robert Janowski to polski piosenkarz, aktor, prezenter telewizyjny i radiowy. Popularność zdobył jako prowadzący program telewizyjny Jaka to Melodia, który prowadził przez ponad 20 lat. Oprócz kariery telewizyjnej, Janowski ma na swoim koncie kilka albumów muzycznych oraz występy w teatrach muzycznych. Jest również autorem kilku książek. Jego działalność artystyczna przyniosła mu wiele nagród i wyróżnień, cieszy się także dużą sympatią widzów i słuchaczy. Robert Janowski i jego żona byli prześladowani przez stokerkę, sprawa ciągnie się od kilkunastu lat. Psychofanka Roberta Janowskiego wysyłała do niego wiadomości, nachodziła małżonków w domu, zostawiała przerażające prezenty. Monice Janowskiej, żonie dziennikarza, groziła nawet śmiercią. Jak w jednym wywiadzie wspomniał Robert Janowski, kobieta cierpi na silne urojenia. Raz już była poddawana leczeniu i wówczas małżeństwo mogło się cieszyć spokojem. Po odstawieniu leków problem wracał. Siedzę zamknięta we własnym domu i próbuję nie dać się zabić tej pani. Od 12 lat uciekam od kwasu, noża lub innego, nieszczęśliwego wypadku, który trzeba nazwać po imieniu morderstwem. Ostatni mail pani Janus to, życie albo śmierć. Taki wydała wyrok, pisała żona Janowskiego w jednym z postów w social mediach. Robert Janowski cieszy się z wyroku sądu. Janowski właśnie pochwalił się na Instagramie, że otrzymał prawomocny wyrok w sprawie stokerki. Wyrokiem z dnia 22 grudnia 2023 roku, Sąd Rejonowy w Piasecznie wydał wyrok orzekający, względem naszej stokerki Moniki J., środek zabezpieczający w postaci umieszczenia jej w zakładzie psychiatrycznym z uwagi na stwierdzoną niepoczytalność. Wyrokiem z dnia 25 czerwca 2024 roku, Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał ten wyrok w mocy. Wyrok jest zatem prawomocny, Robert Janowski przekazał, co dalej stanie się ze skazaną kobietą. Obecnie Monika J. oczekuje w areszcie na umieszczenie jej w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. I to jest bardzo dobra wiadomość. Ta pani jest chora, więzienie to nie jest dobre miejsce dla osób niepoczytalnych. Mamy nadzieję, że leczenie przyniesie ulgę. Pani Moniki J. i nam, pod postem zaroiło się od komentarzy fanów wokalisty i dziennikarza. Obserwujący jego konto przekazywali wyrazy wsparcia i cieszyli się, że ich idol wreszcie może odetchnąć z ulgą.